Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 137. Dzień dobry. Drodzy Państwo, wyjaśniam, bo rozumiem, że pojawienie się posłów Kamińskiego i Wąsika wywołało emocje na sali. Panie pośle, proszę usiąść. Chcę poinformować Państwa o stanie faktycznym. Mogę? Panie pośle, proszę usiąść. Stan faktyczny jest następujący. W dniu dzisiejszym, po dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyroku sądu w sprawie obu wspomnianych panów posłów, podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego... Moment. Dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków związanych z mandatem posła. Jednocześnie, mając świadomość tego, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań, takich jak na przykład stwierdzenie o wstąpieniu na ich miejsce kogoś innego do czasu zakończenia procedury odwoławczej, która obu panom przysługuje. Z wypowiedzi medialnych wnoszę, że obaj panowie takie zażalenie na moją decyzję do Sądu Najwyższego złożą. A w związku z powyższym za 10 dni powinniśmy mieć decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie, która będzie kolejnym krokiem pozwalającym nam podjąć kolejne decyzje. Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśli się panowie pozytywnie do treści mojego listu i do mojej prośby. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest zgodne z prawem i następne czynności będą przeze mnie podejmowane po uzyskaniu stanowiska w tej sprawie Sądu Najwyższego. To tyle gwoli informacji, żebyście państwo wszyscy mieli ją kompletną. Panie pośle, pan Kamiński zwraca uwagę, że nie... Moment, chwileczkę, teraz ja mówię. Nie otrzymał jeszcze ode mnie tej korespondencji, więc rozumiem, że nie czuje się zobowiązany treścią tej korespondencji i prośbą. Być może tak samo było w przypadku pana posła Wąsika. Cierpliwości, nic się tu nie pali. Młyny sprawiedliwości mielą w odpowiednim tempie. Dojdzie korespondencja, panowie złożą zażalenie, Sąd Najwyższy się wypowie i będziemy tę sprawę procedować dalej. Nie eskalujmy rzeczy tam, gdzie nie musimy ich eskalować.